Dobiega końca budowa atrium w Głogowskim Gimnazjum nr 2. Prace trwają od kilku miesięcy, są jednak niezwykle wymagające. Atrium powstaje w miejscu, do którego nie ma dostępu, bo z wszystkich stron otoczone jest innymi budynkami. Wszystkie materiały budowlane zostały więc dostarczone z zewnątrz przy pomocy 40-metrowego dźwigu. W ten sposób stawiano filary i dach atrium, mówi dyrektor szkoły Wiesława Wysocka. My patrzyliśmy, jak firma budowlana kładzie dach drewniany i byliśmy zaszokowani, ponieważ tylko czterech mężczyzn z jednym ogromnym dźwigiem poradziło sobie z tym doskonale. Byliśmy zaskoczeni, zaszokowani, ale super, firma jest ekstra. Tym bardziej, że nie mogła właściwie wykonywać prac w środku, tylko wszystko musiała robić z zewnątrz, bo nie było właściwie dostępu do tego miejsca, które jest między poszczególnymi budynkami. W związku z tym do Głogowa przyjechał największy dźwig. Tym dźwigiem wszystkie te elementy, które są w środku, zostały przetransportowane. Efekt jest wspaniały. Aula była szkole potrzebna, bo wszystkie uroczystości odbywały się do tej pory w sali gimnastycznej, przez to niszczyła się jej nawierzchnia. Teraz się to zmieni. Aula będzie wykorzystana bardzo mocno, ponieważ będą wszystkie uroczystości, które odbywały się do tej pory na hali, będą odbywały się właśnie na naszej auli. Nie tylko nasza szkoła będzie odbywała tam różne uroczystości, ale również szkoła podstawowa nr 3, ponieważ atrium, czyli aula, jest wspólna. Jest to wspólna część naszych dwóch szkół. Wszystkie uroczystości, rozpoczęcie, zakończenie roku, spotkania z rodzicami, egzaminy, wszystko będzie się odbywało właśnie na tej auli. Termin oddania auli do użytku to koniec listopada. W tym samym czasie szkoła zyskała nową kolorową elewację. Wyremontowano też kuchnię i stołówkę. Wszystkie prace kosztowały ponad 6 milionów złotych. Większość środków pochodziła z budżetu miasta.